Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się spotkanie zarządu województwa z europarlamentarzystą Jackiem Protasem. Gośćmi marszałka Łukasza Prokoryma byli również poseł na Sejm Rzeczypospolitej Krzysztof Truskolaski i wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. W niedawnych wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu obejmującego województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie mandat uzyskał do niedawna wiceminister rozwoju regionalnego Jacek Protas. Jest ekspertem w zakresie rozwoju regionalnego, który ma za sobą wieloletnią praktykę w instytucjach samorządowych. Od 16 lipca czuję się współodpowiedzialny również za to wszystko, co się dzieje w województwie podlaskim. Jestem waszym posłem, jestem do dyspozycji wszędzie tam, gdzie będziecie mnie potrzebowali i będę starał się wspierać was nie tylko w Brukseli i Strasburgu, ale również w kwestiach, w których będziecie sobie życzyli, wykorzystując moje doświadczenie, wiedzę, kontakty czy też przyszłą pracę. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie mnie do teamu podlaskiego. Czuję się tutaj naprawdę bardzo dobrze. Zresztą znamy się od wielu lat. Ta współpraca przecież nie zaczyna się dzisiaj, ani nie zaczęła się w czasie kampanii wyborczej, tylko dużo, dużo wcześniej. Nasze regiony, region, z którego się wywodzę, województwo warmińsko-mazurskie, ma bardzo podobne problemy do województwa podlaskiego. Razem na pewno będziemy mogli więcej, razem będziemy rozwiązywali problemy. Szerokie doświadczenie Jacka Protasa sprawiło, że w Europejskim Parlamencie podjął działalność w trzech komisjach. Wydaje mi się z naszego punktu widzenia istotnych, bowiem w komisji, która zajmuje się polityką regionalną, jak również w komisji budżetu i kontroli budżetowej. W tych komisjach, szanowni państwo, będą zapadały decyzje dotyczące chociażby przyszłej polityki spójności. Komisja Polityki Regionalnej wskaże kierunki rozwoju, kierunki wsparcia, natomiast Komisja Budżetowa będzie zajmowała się planowaniem oczywiście finansowania tych wszystkich przedsięwzięć. Mam nadzieję, że moje doświadczenie i wiedza przydadzą się nie tylko w pracy parlamentu, ale również będą przydatne dla naszego kraju, bo dla nas nadal polityka spójności, dla Polski polityka spójności jest podstawową polityką europejską i musimy zadbać, ażeby nakłady na nią po roku 2027 były nie mniejsze, a nasze województwa należą do tych, które potrzebują bardzo, bardzo dużego wsparcia rozwojowego nadal, zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje przy naszych granicach. Deklaracja Jacka Protasa jest niezwykle obiecująca, ponieważ doskonale są mu znane potrzeby i bolączki reprezentowanego północno-wschodniego okręgu kraju. Wierzę, że ta współpraca między samorządem, parlamentem, rządem i parlamentem europejskim będzie jeszcze bardziej intensywna i przyniesie jeszcze więcej owoców dla naszego województwa, a naprawdę województwo podlaskie potrzebuje współpracy. Poseł Jacek Protas, będąc jeszcze wiceministrem rozwoju regionalnego, kilkakrotnie odwiedził województwo podlaskie, w tym Suwałki i Sejny, spotykając się z samorządowcami niższego szczebla. Wśród ostatnich resortowych dokonań naszego obecnego reprezentanta w Brukseli jest program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych 2024-2030, do którego włączone zostały również Suwałki i Sejny. Na szeroką współpracę z parlamentarzystą europejskim liczy też wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. To jest bardzo dobra zapowiedź tego, jak potrafimy razem współdziałać dla dobra wspólnot lokalnych. Ja tylko państwu przypomnę to, o czym wielokrotnie już mówiłem, ale to jest warte podkreślenia. Program pana ministra Jacka Protasa, teraz europarlamentarzysty, dotyczący wspomagania regionów i samorządów w tych obszarach przygranicznych, to są dobrze wydatkowane pieniądze. Ja każdego dnia spotykam się z samorządowcami. Mogę podać trzy konkretne przykłady z ostatnich dni. Sokoły, Poświętne, wcześniej Bakałarzewo. Ci wszyscy samorządowcy mówią, że to jest bardzo istotne wsparcie, które pozwoli
szybciej, lepiej modernizować te małe ojczyzny, wspólnoty lokalne. Więc ta zapowiedź pracy przy kolejnych wyzwaniach, które na pewno nas czekają, jest bardzo obiecująca i bardzo się cieszę, że pan poseł jest z nami i będzie współpracował na rzecz naszej małej ojczyzny, na rzecz województwa podlaskiego. Jak zauważył marszałek Łukasz Prokory, Jacek Protas po zaledwie 2 tygodniach pracy w Europejskim Parlamencie odwiedził region podlaski. Jest to sygnał, że ta współpraca między nami będzie układała się jak najlepiej, na pewno będzie bardzo owocna. Osobiście cieszę się, że osobą, która będzie nas reprezentowała w Parlamencie Europejskim, jest były marszałek województwa, który będąc marszałkiem stał się symbolem skutecznego wykorzystywania środków europejskich, a my jako region podlaski stoimy dzisiaj przed wielkim wyzwaniem, aby tą historyczną pulę środków europejskich jak najlepiej wykorzystać dla sukcesu naszego województwa i jego mieszkańców. Przed nami ważne zadania. W ciągu kilku miesięcy do zakończenia pierwszego kwartału następnego roku zakończymy ocenę śródokresową programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Wszelkie zmiany wymagają zgody Komisji Europejskiej. Jestem przekonany, że dobra współpraca władz regionu z posłem do Parlamentu Europejskiego będzie kluczowa, aby te zmiany, które będą konieczne, bo będą związane z potrzebami naszych gmin, naszych mieszkańców, mogły zaistnieć. Jacek Protas zapowiedział podczas wizyty w Urzędzie Marszałkowskim kierunki swoich przyszłych działań. Będę zabiegał o wsparcie jak największymi środkami europejskimi regionów peryferyjnych, regionów przygranicznych. Większość swojego zawodowego życia zajmowałem się polityką regionalną, więc dzisiaj uczestnictwo w tych komisjach, które wymieniłem, Komisji Rozwoju Regionalnego czy Polityki Regionalnej, Budżetu i Kontroli Budżetu, pozwolą mi, mam nadzieję, wpływać na to, co się wydarzy po 2027 roku i wpływać na to, jakie zmiany w tych programach, które dzisiaj funkcjonują, będą mogły zachodzić. Ja się bardzo cieszę, że pani Ursula von der Leyen w swoim exposé powiedziała o konieczności mocniejszego wsparcia regionów peryferyjnych. Do tej pory powiem państwu szczerze, że w rozumieniu brukselskim, tak to nazwijmy, te regiony peryferyjne to były wyspy, najczęściej należące do Unii Europejskiej. Natomiast naszym zadaniem jest pokazanie, że my, mimo że jesteśmy właściwie w centrum Europy, jako Polska, jako nasze regiony, bo nie wiem, czy środek Europy to w województwie podlaskim? No właśnie, jesteśmy w centrum Europy, ale przez granicę z Białorusią, Rosją, przez te wrogie granice, znaleźliśmy się równocześnie na peryferium. I z tym przekazem musimy dotrzeć do polityków europejskich i wtedy będzie nam łatwiej o większe wsparcie dla naszych regionów.